Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Medieval Dynasty. Tym razem porozmawiamy o tawernie i osadach, co warto o tym wiedzieć i jak na tym najlepiej zarobić. Więc lećmy po kolei. Jeśli chodzi o tawernę, mam zbudowaną tawernę, już wam pokazuję. Tutaj możemy sobie wyposażyć dwóch pracowników i oni są w produkcji, więc najlepiej jak najlepszych masz, to tutaj ich wrzuć, bo bardzo dużo na tym zarobisz. Przejdźmy sobie po kolei. Poradniki teraz będą ciut wolniejsze, ale będą bardziej dokładne o to mi w sumie chodzi więc u mnie na przykład wytwarzają piwo owsiane i miód jeśli chodzi o piwo owsiane potrzebujemy chmiel i ziarno owsa dosyć sporo można na tym zarobić tylko że to jest jakby nie patrzeć sezonowe bo chmiel możesz zdobywać w sezonie i tak samo ziarno w sezonie a na przykład miód pitny możesz tak naprawdę wytwarzać non stop bo potrzebujesz tylko pszczoły które zaraz ci też pokażę pokażę ci też przelicznik jaki mają po prostu względem zbierania miodu, a wytwarzania miodu pitnego i też ile jest warty i co też daje. Więc przejdźmy sobie teraz na szybko do pszczółek, do zarządzania. Tutaj mamy pszczółki. Tutaj jest rolnik na dziewiątym poziomie, więc na bardzo wysokim poziomie. Wytwarza on 57 e, miodu. To też jest ważne, z tego co wiem, że jeśli jest na przykład zima, czyli jak teraz, też wytwarzają jakby dużo mniej tego wszystkiego. Więc tutaj pszczoły wytwarza tylko 57 miodu, a chyba w standardowym wytwarza gdzieś z 160 do 180, więc trzy razy więcej. No zimę jest taką najgorszą porą roku, więc wtedy najmniej, jakby otrzymujemy z tych farm. No i też wtedy nic nie siejemy, więc żadnego owca, pszenicy niczego nie będziemy mieli. Więc przejdźmy teraz dalej do tawerny. Tylko pokażę Ci jedną rzecz jeszcze, w której wejdziesz w technologię, w produkcję, przejdziesz sobie na budynek tawerny. Tu masz pokazane wszystkie rzeczy, które możesz po prostu wytwarzać. Dodatkowo pokazuje ci cenę wytwarzania, znaczy cenę sprzedaży, dodatkowo jakie daje statystyki ten przedmiot, plus dodatkowo wymagane zasoby do tego. Więc wtedy możesz sobie porównać i ustalić sobie ścieżkę, na co byś chciał, co tam byś chciał produkować. Najwięcej się zarabia tak naprawdę na winie. No dlaczego? No bo wino zawsze najlepiej wchodzi. Więc to są takie dosyć podstawowe rzeczy. Przejrzyj sobie to, jak będziesz sobie robił tawernę, żeby sobie ustalić, w co iść najlepiej, co będziesz chciał produkować. Pamiętaj jeszcze, że niektóre napoje, takie dużo droższe, dają bardzo dużo bonusów, więc warto też je wtedy pić do na przykład większej wagi, bo tu masz 30 kg więcej załadunku. Wtedy możesz sobie latać do wioski, więcej sprzedawać, kupować czy tam wydobywać, więc to jest ważne. Jeśli chodzi o tawerny, to wydaje mi się, że poruszyłem wszystko. No tak naprawdę musisz tutaj dawać najlepszych pracowników, w podsumowaniu. Wytwarzać rzeczy, które... co sumie musisz przekalkulować to ile wyprodukujesz, na przykład ile będziesz miał tego miodu. Czy masz jakiś duży zapas miodu i wtedy po prostu to produkujesz. Jeśli chodzi o sady, no tu jest trochę więcej zabawy. Najlepiej sady zbierać samemu. Dlaczego? Bo masz w technologię, jak sobie wejdziesz, nie przepraszam, w umiejętności. Wejdź sobie w umiejętności, masz to takiego jak uzdolniony sadownik. Maksymalnie możesz otrzymać 30% więcej plonów To jest bardzo dużo A poza tym pracownicy bez sensu żeby to robili Bo oni chyba to wolno robią To jest strata pracownika więc on lepiej niech sobie tam przy polu robi Więc sady załóż sobie trochę dalej od szopy rolniczej Żeby po prostu tego nie ruszali Jeśli chodzi o rosnięcie drzew tego co wiem, drzewa zwykłe typu gruszka, wiśnia rosną po prostu 2 lata na początku do tego głównego stanu. No i potem, chyba co porę roku, jak dobrze pamiętam, można sobie spokojnie zbierać te plony. Z chmielu na przykład on rośnie rok, po pełnym roku już można spokojnie zebrać pierwsze plony. Na moim bonusie plus 10% zebrałem 19, chyba czy tam 18 chmielu z każdej gałązki. Sady możesz robić, pamiętaj, 8 na 8 czyli 64 na jednym, jakby całym polu. Ja na przykład robię takie pola po 3, po 8, 3 razy 8, czyli po prostu 24 i wydaje mi się, że to i tak jest wystarczająco, bo nasi po prostu nie zdążą tego przerobić. No chyba, że robisz 2-3 tawerny, masz już wszystkich na 10 poziomie, no to wtedy możesz spokojnie zrobić takie duże sady na 64 każdego rodzaju, więc no jest wtedy czym się tam bawić. Jeśli chodzi o drzewka, nie pamiętam ile drzewek się dostaje tych wiśni, czy tam na przykład jabłek, ale pewnie też wydaje mi się, że między 20 a 30 choć na przykład wiśni może być więcej, bo to jest jakby, nie patrzeć, mniejsze wtedy wytwarzanie tego wina na przykład widziałem, że kosztuje 20 tam jagód, wiśni, chyba gruszki zaraz przejdźmy, zobaczymy, żeby było tak bardziej szczegółowo wino, dobrze, sok bo musimy mieć najpierw sok, żeby zrobić potem wino no tutaj jest 20 wiśni, więc jeśli tutaj jest 20 wiśni potrzebnych i śliwek też jest 20, czy jagód 20, no to z tych drzewek będziemy wiśni plus śliwki będziemy na pewno dużo więcej zdobywali. Z tego względu, że no, potrzebujemy więcej do wytworzenia, więc nie zrobiliby tak, żebyśmy stracili na tym. Gruszki na pewno i jabłek będziemy mniej zdobywać, no bo one są po pierwsze jakby większe, a po drugie mniej też potrzebujemy do wytworzenia tego. Jeśli chodzi o chmiel, no to tu potrzebujemy 10, no to drzewka miałem 19. No na pełnym osadniku pewnie jest 25 około, no to tak naprawdę jedno drzewko jest 2,5 wytworzenia materiału, raczej znaczy wytworzenia piwa, czy tam wina, czy tam soku, więc pewnie taki jest kalkulator do tego. Jeśli chodzi o ceny, tutaj muszę zrobić delikatne sprostowanie. Tu mamy wartość przedmiotu, czyli to jest te dolne. To górne to jest wykupienie tej recepty. Tu mi się pomyliło przez to, że mam wykupioną tę receptę. To jest takie główne sprostowanie. A jeśli chodzi jeszcze o miód, na którym jestem, warto go robić, bo tak naprawdę potrzebujesz tylko pszczoły i gościa do pszczół i będzie Ci bardzo dużo tego miodu wytwarzać. Tak samo potrzebujesz tylko wiadra z wodą, więc to jest też bardzo proste. I to masz tak naprawdę przez cały rok możesz to wytwarzać w bardzo dużej ilości. Na 190 ceny względem też innych produkcji to, to jest dosyć dobrze, bo naprawdę tylko mamy jakieś tu dwa wina chyba, które są droższe dokładnie. Tylko wino wiśniowe plus wino śliwkowe jest droższe. A tak naprawdę 60 różnicy między nimi, tylko że tutaj musimy przerobić tak naprawdę zrobić sok wiśniowy, a potem musimy jeszcze to przerobić na wino. Wiadomo, to się opłaca, bo. Samo sok, sam sok wiśniowy kosztuje 120, a wiśniowy już, wino już wiśniowe kosztuje 250, więc to jest dosyć spora różnica. Więc moim zdaniem, bardzo postaw na miód. No i oczywiście na te dwa wina, bo tak mi się wydaje, że najbardziej się to opłaca. Jeszcze na chmielu, na chmielu można też trochę zarobić, ale wydaje mi się, że zdecydowanie mniej. Bo tym bardziej, że trzeba chmiel, plus trzeba ziarno żyta, więc tu już musisz mieć więcej pól i więcej tych zasobów. Więc podstaw najbardziej wydaje mi się, że na sok wiśniowy plus potem wino wiśniowe. Tak samo sok śliwkowy, wino śliwkowe. I miód pitny, który rób po prostu cały rok, bo tego... Więc będziesz mieć na pewno dużo tych plastrów miodu. Więc pamiętaj, żeby sobie wyłączyć tak naprawdę w zasobach wody wszystkie te wina. Wszystkie te miody, wina, piwo i tym podobne. I tak samo w zasobach żywności. Te rzeczy, które będziesz gdzieś tam używać do tego. Jak na przykład plaster miodu. No, bo oni będą ci to po prostu zeżerać i będziesz tracić niepotrzebnie surowce. Tak samo tutaj, jak mamy jakieś wina, tak samo możemy to pousuwać. Z tego względu jakieś gruszki, nie gruszki. Z tego względu, że oni to potem zaczną ci zużywać i będziesz po prostu tracić wszystko. A oni tam nie patrzą, czy oni zjedzą jabłko, czy zjedzą mięso, czy stare grzyby. Po prostu będą wszystko wyżerali. Więc jak to sobie już pousuwasz, to automatycznie możesz robić te wszystkie soki, nie soki. No z gnizny, może też im usuniemy, żeby nie jedli. Więc jeśli chodzi o poradnik do tawerny i sadu, wydaje mi się, że jest dosyć dobry. Na pewno nie jest idealny, ale rzeczy idealne nie istnieją. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka, zostaw suba. I tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego. Cześć!